ten radosny majowy dzień spotykamy się, ażeby sięgnąć pamięcią do tamtych wydarzeń. Do wydarzeń, kiedy Polska rodziła się na nowo do niepodległości. Kiedy Sejm szczęśliwie uchwalił konstytucję, która była i jest dumą Polaków, nie tylko tu wewnętrznie w naszym kraju, ale też dumą wobec Europy i świata. Posłowie obradowali dniami i nocami pod ogromną presją, bo Polska wówczas nie była tak do końca wolna. Była pod protektoratem carskiej Rosji. Ale to szczęście po uchwaleniu nowej konstytucji i nowych reform, które dawały szansę suwerenności ojczyźnie, odrodzeniu, przemianom, była tak wielka, że jak pamiętamy z literatury czy z obrazów, króla z zamku na plac zamkowy wynoszono na rękach. Oczywiście, jak to w dziejach naszego narodu jest, tymi reformami nie mogliśmy się cieszyć do końca i w zupełności, ponieważ nie wszystkie zostały wprowadzone, a później ci, którzy dbali bardziej o własny interes, przekupieni złotem i stanowiskami, zaprzedali ojczyznę i musieliśmy w niewoli spędzić długie lata. Dzisiaj jesteśmy akurat przy krzyżu i przy pomniku, który jedno z tych powstań nam przypomina. Również krwawe, trudne momenty z historii naszego miasta z okresu powstania styczniowego, kiedy to mieszkańcy musieli przed wrogami bronić miasta, bronić kościoła, bronić tego miejsca. Ale spotykamy się z radością, bo dzisiaj możemy czcić te pamiętne daty i bolesne, i chwalebne z radością. Żyjemy w wolnej Polsce. Widzimy, jak nasz kraj odradza się, jak odradza się również nasza mała ojczyzna, nasze miasto, nasza gmina.